Przyszło mi w udziale powiedzieć parę słów o polskim państwie podziemnym. Muszę powiedzieć, że w historiografii jest to traktowane jako swego rodzaju fenomen, jeśli chodzi o taką strukturę podziemia, tak dojrzałą strukturę podziemia, tak rozbudowaną strukturę podziemia. I nie występowała ona bowiem ani we Francji, nawet chyba w Jugosławii nie była tak rozbudowana. Nie mówię tutaj o innych krajach, gdzie podziemie było ważne i odegrało istotną rolę. Polskie podziemie było liczne. No, historycy oceniają, że w zasadzie około 700 tysięcy było żołnierzy podziemia, ale przecież były jeszcze tajne komplety, które oceniano także na drugie 700 co najmniej uczestników, co jest także pewnym momentem pewnego zaplecza tego państwa podziemnego, które powstało. Czy mieliśmy tradycję? Proszę Państwa, Polska miała tradycję. Były dwa takie fenomeny. Jeśli chodzi o rok 1863-4, okres powstania styczniowego, wówczas mieliśmy do czynienia z polskim państwem podziemnym. Już polskie państwo, które miało własny rząd, które miało własną armię, które miało własną policję, które miało własne sądy, wykonywało wyroki, wieszano zdrajców. No, smutne to były momenty i czasy, dlatego że oprócz zdrajców Rosjanie wieszali z kolei powstańców, przywódców powstańczych. Więc to jest oczywiście także bardzo ważna sprawa. Był skarb narodowy, była poczta, był system łączności, a więc ta cała logistyka wojskowa jak gdyby w pewnym sensie była zabezpieczona. Duży był udział duchowieństwa, był ruch kobiecy powstańczy, organizacja kobieca powstańcza już wtedy. No, historycy oceniają, że to było powstanie szlacheckie, jednakże biali to oczywiście na czele z Andrzejem Zamoyskim to szlachta. Inne trochę cele stawiała sobie niż czerwoni z Jarosławem Dąbrowskim. Ale w końcu doszło do pewnej jedności narodowej, co jest także pewnym elementem, jeśli chodzi o polskie struktury państwa. Proszę Państwa, i to trzeba by tutaj jednoznacznie powiedzieć, że ten dorobek i wzór tego powstania, jak się tak przegląda prasę Armii Krajowej, zwłaszcza takie pismo Insurekcja, które służyło w pewnym sensie jako instruktaż do szkolenia, do wypracowania taktyki powstańczej i tak dalej, to tam się znajduje wiele różnych ciekawych rzeczy właśnie z powstania styczniowego. Chcę powiedzieć, że to jest ważne i o tym musimy trochę pamiętać, że mieliśmy pewne tradycje już wypracowane i metody walki powstańczej. Nie jest przypadkiem, że Niemcy interesowali się powstaniem styczniowym i analizowali powstanie styczniowe. Nie jest przypadkiem, że u pisma Piłsudskiego można znaleźć także wiele odniesień do powstania styczniowego i że był w jakimś sensie zauroczony tym powstaniem. Uważam, że jest mu najbliższe, jeśli chodzi o jego programy działania i walki. I wydaje się, że do tych właśnie treści, do tych form oporu, do tej walki powstańczej nawiązywała potem Armia Krajowa w swoich trzech planach, które takie trzy plany powstały, 54, 154, potem burza. Nie będę mówił o szczegółach, bo one są powszechnie znane. Proszę Państwa, na czym polegał zasadniczy problem? No, polska rzeczywistość była taka, że musieliśmy zbrojnie jednak wystąpić do walki o niepodległość. Nie dało się tego, tak jak chciał Wielopolski, w inny sposób przeprowadzić. I te zbrojne struktury i w powstaniu styczniowym, i w polskim państwie podziemnym, bo do tego styczniowego polskiego państwa podziemnego
1863 roku nawiązywało polskie państwo podziemne okresu II wojny światowej. Możecie Państwo powiedzieć, no dobrze, ale może Pana w dokumentach nie ma nazwy polskie państwo podziemne do 1944 roku, bo wtedy w zasadzie zaczęto oficjalnie używać polskie państwo podziemne. Ale proszę Państwa, musimy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że mieliśmy rząd na emigracji. Tworzenie drugiego rządu w kraju, takie propozycje były oczywiście, było traktowane jako rozbijanie pewnej jedności, tej ważnej jedności, którą się udało zbudować w 1963 roku. I to jest bardzo istotna sprawa. Poza tym w podziemiu było 300 organizacji konspiracyjnych różnych, od skrajnie lewicowej do skrajnie nacjonalistycznych. Nie wszystkie się udało zjednoczyć. Nie wszystkich idea jedności narodowej porwała. Dochodziło także do walk bratobójczych. Mieliśmy także mniejszości narodowe duże na ziemiach polskich, z którymi trudno sobie było tu poradzić. I polskie państwo podziemne szukało jakiejś alternatywy. No, kolega Wilczur, profesor Wilczur bada te mniejszości. Jest jego świetna praca o Włochach, o Litwinach, teraz widzę i tak dalej. Widzę, że ten problem ciągle jest. Kwestia ukraińska. Wczoraj mieliśmy taką dyskusję na temat powstania zamojskiego, w którym Ukraińcy tworzyli dla Niemców administrację w Hrubieszowskim i przesuwali z Wołynia swoje oddziały, sotnie do walki na terenie Lubelszczyzny, a więc służyli jak gdyby idei niemieckiej, prawda, realizacji tego, budowy tego wielkiego planu odgradzającego wschodnią Europę od tych terenów, które miały być włączone do III Rzeszy. Proszę Państwa, moim tematem jest zajęcie się problemem ruchu ludowego, bo tak to mi tutaj kolega prezes Strzelecki powiedział, że chłop potęgą jest i basta. Wobec powyższego musimy tu mówić o udziale chłopów. Jesteśmy pod wrażeniem tej zamojskiej dyskusji, która pokazała, powiedziałbym więcej, obnażyła planową, zbrodniczą, kierowaną akcję ukraińskich nacjonalistów przeciwko polskiemu ruchowi oporu. I tu to jest Wołyń, to jest Małopolska, ale to jest także Zamojszczyzna, czego dotąd nie docenialiśmy, jak gdyby mówiliśmy tylko, że Niemcy doprowadzili do Zamojszczyzny. Nie, to jest bardziej złożony problem i wymaga dalszych i głębszych analiz. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć tak, że jeśli powstanie styczniowe było powstaniem szlacheckim, bo tak to się mówi, to jest trochę przesady, w tym byli tam chłopi, były inne warstwy, ale duży był udział tej szlachty przyzagrodowej. Proszę Państwa, nie zdajemy sobie sprawy na przykład, że w powiecie siedleckim połowa wsi, w tym powiecie to były wsie szlacheckie przed wojną jeszcze, a więc tej młodej, zasiankowej szlachty było dużo. Ona tutaj znajdowała ujście w walce o niepodległość, w wojsku i tak dalej. Także to jest szczególnie, wydaje mi się, cenna rzecz. Ale już 65% wojska polskiego w 1939 roku to jest wojsko chłopskie. To są chłopi, to są żołnierze chłopi. I to także musimy wziąć pod uwagę, rozważając, że to polskie państwo podziemne oparte choćby na tym wojsku, w strukturze, w wymiarze wojskowym, no było w dużej, w 65% chłopskie, co najmniej. Chociaż mówimy, że chłopów było więcej, było ponad 70% oczywiście, ale nie wszyscy oczywiście byli przeszkoleni wojskowo, nie wszyscy mogli uczestniczyć w tych działaniach i tak dalej. Więc można powiedzieć, że ta rola wsi i chłopów, a więc i ruchu ludowego, była ważna. Start ludowców w
1939 roku w budowanie podstaw polskiego państwa podziemnego nie był początkowo wielki. No, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład Lubelszczyznę, która stanowi jak gdyby taki pewien model ówczesnego państwa, części państwa, centrum Polski, no to oczywiście tam oczywiście sanacja o BBWR i potem OZO miały 60% wpływów. Ludowcy mieli 12%, a więc to jest pewna geografia polityczna. Oczywiście możemy się zastanawiać, że sanacja budowała przez długi okres czasu swoją rzeczywistość, swoje wpływy, że one były niekiedy protekcyjne, niekiedy ten, ale taka była rzeczywistość. Jak przyjechał Tokarzewski do Lublina, to dotarł do swoich działaczy, do wojewody, do starostów, do działaczy samorządowych, nie chłopskich. Późniejszy delegat Cholewa nie został na to spotkanie zaproszony. A więc były inne, że tak powiem, grupy. Potem się to zmieniło. Rzeczywistość okupacyjna, rzeczywistość polskiego państwa podziemnego, stosunki rząd na emigracji i kraj, wreszcie wpływy ruchu ludowego w strukturach podziemia, kierownictwa podziemia, spowodowały, że rola ludowców się zwiększyła znacznie, że stali się dominującą warstwą polityczną, że stali się oczywiście ważną częścią tej Polski podziemnej. Ukazała się taka przed laty taka ciekawa praca wspomnień Partyzanckie twierdze. Państwo byście się zdziwili, że Partyzanckie twierdze w wyobraźni tych autorów to są chłopskie chaty kryte strzechą, bo bez nich, bez ich zaopatrzenia, bez stworzenia im warunków do życia, do przetrwania, do walki, leczenia rannych, no nie byłoby wielkich twierdz, wielkich bitew także tej Polski podziemnej, czy polskiego państwa podziemnego. Proszę Państwa, co jest jeszcze takie, wydaje mi się, szczególnie ważne? No ważne jest to, że w tej strukturze, jak mówiłem o tych wszystkich służbach, również odtworzono wszystkie niemal służby potrzebne do egzystencji państwa. I to nas upoważnia do tego, że możemy mówić o polskim państwie podziemnym. No bo tak, jest wojsko. Jest zarzut, że wojsko przerosło wszelkie struktury. Istotnie Armia Krajowa była największą organizacją. Bataliony chłopskie były drugą organizacją. Część batalionów chłopskich jeszcze scalono z Armię Krajową, a więc powstała jedna wielka organizacja, jedno wojsko podziemne. To, że Grotowecki został komendantem sił zbrojnych w kraju, to świadczyło o tym, o jego wielkich aspiracjach przyszłego ministra po wyzwoleniu. I tu trzeba się z tym zgodzić. Armia Krajowa doszła do wysokich stanów i miała poparcie czterech partii, czwór porozumienia, w zasadzie trzech, bo Stronnictwo Pracy miało taką szczątkową organizację wojskową, nie zdołało zbudować tych struktur. Mniej te sprawy ich interesowały. W każdym razie na niektórych terenach ruch oporu, zbrojnego oporu panował. To nie jest przypadek, że gubernator dystryktu lubelskiego w jednym z raportów w 1943 roku pisze, że dysponuje wpływami i możliwością zabezpieczenia bezpieczeństwa w 1/3 dystryktu lubelskiego. Więc 2/3 gdzieś się wymknęły w struktury polskiego państwa. Tamto państwo decydowało. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że ta władza podziemna, powstańcza tego państwa podziemnego tworzyła departamenty, odpowiedniki ministerstw. Były wszystkie departamenty, nawet więcej było tutaj departamentów w kraju niż na
niż w rządzie emigracyjnym, bo tu był jeszcze Departament Odbudowy, był kierownictwo walki cywilnej i szereg jeszcze innych spraw, które były bieżąco potrzebne w kraju. Te departamenty funkcjonowały. No, wspominałem tutaj o Wycechu Ludowcu, który rzeczywiście rozbudował tą tajną oświatę do bardzo szerokich rozmiarów i to jest wielkie osiągnięcie Ruchu Ludowego. Ale proszę Państwa, przygotowano reformę rolną. Kiedyś miałem w rękach taki dokument, dwie wersje. Jeden i drugi podpisany przez delegata, późniejszego wicepremiera Jankowskiego, z tym, że w jednym było skreślone za odszkodowaniem, a w drugim było zostawione bez odszkodowania, prawda. Jest to problem pewnie, kiedy się rozważał w czasie powstania warszawskiego, ale taki projekt reformy był przygotowany. Proszę Państwa, był opracowany plan odbudowy kraju, bardzo nowoczesny niekiedy. Profesor Bryła do 1943 roku takie plany sporządzał. Potem Stanisław Araszkiewicz, Ludowiec, także kontynuował te przedsięwzięcia. Więc takich oczywiście dziedzin moglibyśmy tutaj wymieniać wiele. Był plan pomocy. No oczywiście ludność żydowska mówiła, że za mało tej pomocy. Z pewnością było za mało. Było jej mało także dla Polaków. Nie było takich możliwości, by na masową skalę zrzucać żywność. Zastanawiano się, jak co zrzucać. Czy konserwy, czy półtusze, prawda, i tak dalej. To się, że tak powiem, to rozważano, ale na taką skalę, żeby wyżywić wielomilionową społeczność, nie było pewnie możliwości. Proszę Państwa, cóż dalej. Czy nasza walka zbrojna tego państwa podziemnego była wystarczająca? Rosjanie, historycy rosyjscy mówią, wyście wykonali 3000 akcji kolejowych, a my na Białorusi w czasie tam ofensywy wykonaliśmy 10 tysięcy. To jest bardzo złożona sprawa, sprawa wyboru pewnej taktyki walki. Te 3000 były bardzo ważne i tu rzeczywiście odegrały istotną rolę. A oni zrobili taką masową akcję, rzeczywiście dużą, która była związana już z ofensywą Armii Czerwonej. I tutaj trochę były inne rozmiary, inne potrzeby. Polski Ruch Oporu miał plan powstania. Temu planowi powstania były podporządkowane także działania Armii Krajowej. Tych kilka powstań, że tak powiem, było na terenie ziem polskich. My tak mówimy tutaj o powstaniu w getcie warszawskim, mówimy o powstaniu warszawskim. Największa bitwa, wydaje mi się, w jednym mieście. Zapłaciliśmy bardzo wiele za zniszczenie Warszawy, ale były jeszcze inne powstania. Powstanie zamojskie, którego powiedziałbym, często nie doceniamy. Chłopskie powstanie zamojskie. Nie możemy powiedzieć, że nie było tam Armii Krajowej. Tam była i bataliony chłopskie, i Armia Krajowa była. Tylko jest jeden problem. Bataliony chłopskie podjęły taktykę obrony wsi, a wysiedlenia powodowały, że obrona wsi była wówczas bardzo ważna. Wieś żywiła, wieś utrzymywała, wieś dawała schronienie. Dlatego ta germanizacja niemiecka uderzyła w Zamojszczyznę. Nieprzypadkowo 1/3 wszystkich dostaw z GG, jeśli chodzi o żywność, pochodziła z Lubelszczyzny.
Lubelszczyzna była takim szpichlerzem. Drugim szpichlerzem była Wielkopolska, ale to już Wielkopolska była poza GGR, tam włączona do ziem włączonych. Proszę Państwa, i to wydaje mi się jest także wielkie osiągnięcie tego polskiego państwa podziemnego. Czy ukaraliśmy wszystkich konfidentów? Nie ukaraliśmy, bo nawet popełniono, sądownictwo popełniło nawet błędy. No, ja uważam, że na przykład likwidacja szefa organizacji wywiadowczej Muszkieterzy była nieporozumieniem, była błędem. I na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej. Nie było potrzeby. To była pewna walka konkurencyjna o wpływy, no ale to jest wojsko. Był rozkaz, któremu się nie podporządkował, musiał ponieść. No, z punktu widzenia interesów polskiego państwa można się zastanawiać, ale rzeczywiście problem po wojnie, gdy się ocenia dorobek, a ten dorobek jest ogromny, bo byłem w Londynie, te raporty muszkieterów przeglądałem i widziałem, że one w jakimś sensie były wykorzystywane przez wywiad angielski, przez polski wywiad i były bardzo dobrze rozpoznane. Zresztą Witkowski, kapitan Witkowski był szefem jednej z siatek przed wojną wywiadu przemysłowego na terenie Rzeszy. Niemcy kupili kilka jego wynalazków, prawda? Miał tam duży autorytet i dzięki temu mógł przeniknąć głęboko w różne struktury przemysłowe niemieckie. Proszę Państwa, trochę się rozgadałem, może za dużo, ale chciałem powiedzieć, że ludowcy odegrali bardzo istotną rolę w budowie tego państwa podziemnego. Myślę tutaj o Rataju. Rataj, który sam oczywiście reprezentował początkowo ludowców w tych władzach Służby Zwycięstwa Polski i wydaje mi się odegrał bardzo istotną rolę. Był dwukrotnie aresztowany, potem kontrolowany, nie mógł funkcjonować już potem, no niestety aresztowany i rozstrzelany w Palmirach. Ale ludowcy byli w tym, we wszystkich tych strukturach centralnych państwa i odgrywali bardzo istotną rolę. Oprócz Rataja było tam przecież wielu... Rataja zastąpił Korboński, Stefan Korboński, taki oczywiście działacz ludowy, adwokat, który odegrał także bardzo istotną rolę. Mówiłem o Wycechu, który stworzył strukturę tajnego nauczania. My tego nie doceniamy często, bo jesteśmy pod fascynacją walki zbrojnej, ale wydaje się, że o tym powinniśmy pamiętać. Wreszcie delegatem był profesor Jan Pikałkiewicz. Nie wiem, czy to jest słuszne, ale kolega Dmitruk no, udowadnia, że on był właściwym twórcą i konstruktorem polskiego państwa podziemnego. Że to on zbudował te struktury. Mimo, że był krótko delegatem. Cyryl Ratajski był chorym człowiekiem i nie poświęcał tyle uwagi, co Pikałkiewicz. Ja sądzę, że kolega Dmitruk będzie na ten temat mówił szerzej. Proszę Państwa, resort rolnictwa prowadził no, specjalista Zygmunt Załęski, działacz młodowiejski europejskiej skali, prawda, działacz młodzieżowy. Resort odbudowy prowadził Stanisław Araszkiewicz, o którym wspominałem, z batalionów chłopskich. Resort spraw wewnętrznych Kazimierz Bagiński, a więc to są ludowcy, którzy tkwią bezpośrednio w strukturach władzy tego państwa podziemnego. Wreszcie Wicenty Bryja prowadził sprawy skarbowe i można by tutaj wiele różnych jeszcze ludowców wymieniać. Oprócz nich byli także i narodowcy, byli socjaliści, byli także działacze Stronnictwa Pracy. Ale Adam Bień był zastępcą
delegata, a potem w czasie powstania właściwie kierował Krajową Radą Ministrów. Taką radę powołano, to był na czele, był wicepremier Jankowski, a Bień był jego zastępcą i w zasadzie kierował w powstaniu właśnie tymi władzami państwa podziemnego w Warszawie. Proszę Państwa, no, można by tutaj powiedzieć o tym, że w większości województw tych centralnych, no ja mówię tutaj o Wileńszczyźnie, w której ludowcy nie mieli wpływów, nie mówię tutaj o niektórych terenach Małopolski, gdzie były mniejsze wpływy, ale w większości no, tymi wojewodami tego państwa byli ludowcy. No, Cholewa, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, Podrygało, jeśli chodzi o Kielecczyznę, Jakubiec, jeśli chodzi o Kraków, Poznań, Poprawa, Narodowiec, ale potem był oczywiście Jan Wojkiewicz, Pogoda, Ludowiec. No, bardzo aktywny był Rychlik, jeśli chodzi o Łódzkie, prawda. Pomorze należało do narodowców, tutaj Antczak był i on tam odgrywał istotną rolę. Do narodowców należał także Białystok, proszę Państwa, no Polesie trudno określić, no był pan Ignacy Barski, ale związany z przedwojennymi władzami i strukturami państwa. Jeśli chodzi o Wołyń, to był Kamil Banach i oczywiście można tutaj tych osób i tych przywódców więcej wymienić. W samej Warszawie był Kwasiborski, prawda, ze Stronnictwa Pracy. To był jedyny w zasadzie taki wojewoda tego stronnictwa. Można, proszę Państwa, więc powiedzieć, że odegrali ludowcy tutaj wielką rolę. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałbym wrócić do batalionów chłopskich, bo oprócz tych struktur państwa podziemnego, które obejmowały całokształt życia, głównym nutem wydarzeń była walka zbrojna. I ta walka zbrojna tu, że tak powiem, jeśli chodzi o ruch ludowy, zaznaczyła się poważnie. Tylko jeden okręg lubelski miał 49 tysięcy żołnierzy BH. Więcej niż okręg powstaniu warszawskim Armii Krajowej, który miał ponad 40. Ale były to wyjątkowe, była to wyjątkowa sytuacja. Można się zastanawiać, czy wysiedlenia zamojskie inspirowały do tego, czy nie. Pewnie inspirowały konieczność obrony zamojszczyzny, powszechnej samoobrony, ucieczki chłopów do partyzantki, palenie wsi przez Niemców i odwet. Palenie wsi także i przez oddziały podziemia powodowały, że ta walka była, rozwinęła się na szeroką skalę i odgrywała istotną rolę na Lubelszczyźnie. Nie będę mówił o Kielecczyźnie, która trochę mniejsze miała efekty niż Lubelszczyzna. Krakowskie to jest ciekawa sprawa. Właściwie, jeśli chodzi o front walki partyzanckiej, wyszedł na pierwsze miejsce dopiero w drugiej połowie 1944 roku. Lubelszczyzna w jakimś sensie kończy się w początku 1944 roku, w połowie 1944 roku wchodzi Kielecczyzna i Krakowskie. I można powiedzieć, że na tym froncie walki tego państwa i o to państwo także odnieśliśmy duże sukcesy. Ja na tym bym skończył. Nie chciałbym mówić o wszystkich szczegółowych sprawach, bo ja sądzę, że
trudno ogarnąć w takim krótkim wystąpieniu całość. Chciałem tą istotę tutaj Państwu przybliżyć.